To ja. Witam Cię, użytkowniku YouTube'a, właśnie na YouTubie. Witam Cię po raz kolejny, witam Cię po raz pierwszy od długiej, długiej przerwy właśnie w takim formacie, w którym ja siedzę i Ty zapewne też siedzisz, no i w pewnym sensie się widzimy. Pracuję obecnie bardzo intensywnie nad tym, żeby doprowadzić moje studio, czyli pokój, w którym już nie mieszkam, do porządku na tyle, żeby dało się tutaj przeprowadzić nie jeden film, nie kilka filmów, tylko całkiem sporo filmów. Jak na razie udało mi się osiągnąć kilka takich mniejszych sukcesów, na przykład mam coś takiego, co może robić tak. No i z tyłu zmienia się światło i ja z tym steruję praktycznie z pilota. Wow! Fajny gadżet, aczkolwiek w ogóle nie umiem z tego korzystać. Powoli organizuję też oświetlenie, mam problemy ze dźwiękiem, na przykład powinienem nagrywać takim oto zakupionym do tego celu specjalnie mikrofonem krawatowym z włosami królików. Wracają odcinki, w których ja nie widzę Ciebie, ale Ty widzisz mnie. Jest to niesprawiedliwe, ale ja biorę to na klatę i nie mogę się doczekać, aż wrócę z taką serią, więc już naprawdę jest blisko. W międzyczasie mam nadzieję, że podobają Ci się odcinki, w trakcie których mnie nie widać, ale mnie słychać i widać trochę mnie, czyli to, co ja staram się dodawać do odcinków po to, żeby treści, no pewnie uznawane przez 99,9% społeczeństwa za bardzo, bardzo nudne, stają się nieco mniej nudne. W tym filmie zwracam się do Ciebie z zapytaniem i propozycją, czy jest coś, co chciałbyś, albo chciałabyś może, żebym Ci powiedział. No nie wiem, jak to zrobić w jakiś kreatywny sposób. Miałem w sumie dużo pomysłów, ale wszystkie wydają mi się do bólu cringe'owe. Jeżeli chcesz zadać mi jakieś pytanie, a może to źle zabrzmi, ale wiem, że dużo osób chce, dlatego że piszecie do mnie na Instagramie, na którego Cię bardzo serdecznie zapraszam, albo pytacie w komentarzach, to zrób to. Aha, no ale w sumie, no właśnie, jaki sens ma mówienie o tym, jeśli i tak to robisz? Nagram jeden odcinek lub serię odcinków poświęconych odpowiedzi na Wasze pytania. Poza tym, że możesz zadawać mi pytania na moim Instagramie, możesz też pytać w komentarzu. Możesz pytać w komentarzu pod tym filmem albo pod jakimś innym filmem. Ja postaram się te odpowiedzi zebrać. Tych pytań tak naprawdę już jest tyle, że gdybym chciał, to bym mógł bez zapowiedzi zrobić imprezę niespodziankę, czyli film Q&A niespodziankowy. Ale po co, skoro jeśli najpierw powiem Tobie, że tak się stanie, to może zadasz mi jakieś pytanie, które nosisz w sobie, odkąd tak naprawdę po raz pierwszy zobaczyłeś, czy zobaczyłaś ten kanał, no i na przykład chcesz się czegoś dowiedzieć. Pytaj o wszystko, pytaj o mnie, o moje samochody, o rozbicie dzielnicowe, albo o moją ulubioną potrawę. Możesz zadać mi każde pytanie, jak chcesz, ja albo na nie odpowiem, albo nie. To jest dobry moment też na to, żeby podziękować Ci za to, że ze mną jesteś. Nieważne, czy motywuje Cię do tego zarabianie plusów z aktywności, albo w ogóle bycie wiedzą, albo fakt, że chcesz się troszkę ze mną pouśmiechać. Bardzo Ci dziękuję za to, że jesteś, bo gdyby nie to, to nic, no co? Nie wiem. To też jest takie, mówię to, żeby mówię. No niby fajnie, że jesteś i ja mogę sobie nagrywać, ale po co o tym mówić? Przecież to jest oczywiste.